dzisiaj się czaję nad malutką rzeczką taką. Tu płynie i się czaję za szczupakiem. Będę się skradał, czołgał i nie wiadomo co jeszcze, byleby złowić rybę. Plan jest taki, że łowię na malutkie przynęty i jak to nie będzie działać, to biorę ciutkę większe. Tak bym celował w jakieś tego pulszada albo kanibala, coś takiego, 10 cm. No i będę obławiał każdą dziurkę i oby wyszła ryba. A żeby samemu nie łazić, żeby miał mnie kto wyciągnąć z bobrowej dziury, jakbym wpadł, to jest ze mną WND Fishing Team. Witam serdecznie. I dzisiaj będziemy razem działać, podwajamy szanse. Jest dobrze, bo widzieliśmy jakąś drobnicę, coś oczkuje, więc drapieżnik musi. Będzie się działo, nie na ma, pewno. Atakujemy. Jak się łowi na takich malutkich rzeczkach, strasznie ciężko operować. Ja wolę dłuższymi wędkami łowić, mam dwumetrową, a wolę dłuższymi, żeby sobie tak wyciągnąć ją od brzegu. No, a bo nie zawsze są warunki, żeby dojść do wody. I tak mam śpiochy, ale jest to na pewno dużo trudniejsze łowienie przy krótszym kiju. A do tego tu jest tyle dziur bobrowych, że zaraz któryś z nas wpadnie po szyję. Ale poszedł. No, chyba po rybie. Broni? Broni poszedł? Nie, zawadę przed. Kurde. Na drzewie. Co mam wejść do tego? Nie, no ja to muszę przejść. O, dobra. Poszedł? Idzie. Nie, krótka. Ale w tych krzakach daje. To ja mu windę zrobię, tylko nie na wędce. Tylko na ręku. Ale ładnie. I na kanibala? No, na policjanta. Powiem ci tak, ty to masz powrót w wielkim stylu. Czym? No ja. Ale zobacz jak pięknie zapięta. No, puszczaj. Puszczaj, bo mi kanibala zniszczysz. Zobaczcie, taki maluszek. Fajny, gładziutki. Bez pijawek. Piękny, piękna ryba. Malutka, ale piękna. Wypuszczam, żeby nie męczyć. I zwraca Mateusz wolność. I patrz. I tu teraz taka metruwa. Puuu, od razu. To by było dobre, ale patrz, zobacz. Poprawiłeś po mnie, bo ja poszedłem. Mówię, tam jest to bobrowisko i na tym bobrowisku pewnie coś złowię. Dupa. A ten odcinek, co tutaj teraz ty złowiłeś, ja tu po prostu przeszedłem. Przeszedłeś, no? Nie rzuciłem nawet razu. Poszedłem dalej. Ale to jest ciekawy dalej. Odcinek, bo to jest strasznie prosta rzeka i tak naprawdę są takie kamienie, drzewa pozwalane, tam bobrowisko. Tak. I on z środka rzeki, z opadu. Po prostu wolno, drzewa. Kanibal prowadzony. Wiesz, tutaj też nie jest szeroko. Gdzieś też nie wiemy, co mogły być jakieś jamy, podkopy, bobrowiska, wiesz co chodzi, tak, pod tymi burtami. On tam mógł stać, ty wrzuciłeś, przynęta się ruszyła, no i... Jest ryba. Jest ryba. Gratuluję. Dzięki. Mam kanibala 10-centymetrowego i go nie dozbrajam, bo uważam, że na jesieni jeden hak w zupełności wystarcza. Te ryby po prostu z jesień, one żrą przed zimą, więc od razu zjada całą przynętę i do zbrojki uważam, że nie są kompletnie potrzebne. Pięknie się zapina, jak widzieliście, wypina się równie łatwo. W zupełności wystarcza jeden hak przy tego typu gumie. I przy takich rozmiarach szczupaków oczywiście, no bo jakby wzięła metrówkę, to wolałbym nie, bo ten hak będzie prosty wtedy. Ale nie spodziewałem się tutaj takiej ryby. No nic, na razie cisza, idę dalej. Jeszcze mam ze 2-3 miejsca takie zakręciki, prostki, które trzeba obłowić. Jak nic, to do domu. Marcin poszedł trochę w górę rzeki. Dalej męczę obrotówkę cały czas. Może mu się też uda coś złowić, jakieś okonie. Ja okonie odpuściłem od razu. Jak szczupak wjechał, to od razu okonie odpuściłem. Fajny dzień,
fajnie spędzić trochę czasu w takiej jesiennej scenerii nad małą rzeczką, gdzie bierze mały szczupak. Mega, mega, mega. Naprawdę uwielbiam takie wypady. 2-3 godzinki, jedna ryba, uśmiech na cały dzień, jak nie tydzień. A dokładnie, za tydzień już nowy film, na który was serdecznie zapraszam, dlatego pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, żeby go nie przegapić, bo jeszcze nie wiem co, ale na pewno się będzie działo. Jeszcze raz dzięki, że jesteście i trzymajcie się. Na razie, hej!